kogoś. Kogo tu masz? Afroamerykanin, dwa strzały w klatkę piersiową. Normalne postępowanie. Słyszy mnie pan? Zanik funkcji życiowych. Na ojo. Jak się nazywa? Curtis Rollins. Włącz monitoring. Ciśnienie spada. Przygotować dren. Tracimy go. Co on sobie myślał? A jaka to różnica? Poszedł na ten most sam, bez wsparcia. To nie powinno się wydarzyć. Płaska linia. Defibrylator. Daj na 300. Jeszcze raz. Poczekaj. Co się dzieje ze światłem? Udało się. Czy ktoś widział Curtisa Rollinsa? Przywieźli go tu. Ktoś go widział? Curtis! Czynnik psi. Występują. Czy iskra życia może przetrwać po śmierci? Trudno zaprzeczać wielu wspomnieniom ludzi, którzy znaleźli się w śmierci klinicznej, a następnie powrócili, twierdząc, że opuścili swoje ciało albo doświadczyli życia po śmierci. Czy zobaczyli światło? W obecnej sprawie w St. Paul Osir badało najbardziej radykalną i niebezpieczną manifestację stanu bliskiego śmierci, z jaką dotąd miało do czynienia. Co się dzieje? Przyjechał. Jeszcze jeden policjant czy rodzina? Dyrektor Osir. Szefie, może nas pani zostawić? Ale nie na długo. Gdzie ty masz rozum? Dwa postrzały. Brak wsparcia, mojej zgody. Co się tam wydarzyło? Chciałbym ci powiedzieć, żebyś spotkał się z tym drugim facetem, ale nie pamiętam, kim on jest. Mówcie wszystko, niczego nie zatajajcie. Zamykaliśmy sprawę na północy, kiedy ktoś do Curtisa zadzwonił. Zaczął się dziwnie zachowywać. Powiedział, że ma coś ważnego do załatwienia i poszedł. To do niego niepodobne, więc z Taszą poszliśmy za nim. Doszliśmy do mostu, już wchodziliśmy, kiedy ten facet dwa razy strzelił do Rollinsa, wszedł na most i skoczył. Skoczył? Z jakiej wysokości? Z co najmniej 30 metrów. Nie mógł przeżyć. Rozumiem. Coś jeszcze? Mów. Mógłbym przysiąc, że widziałem Rollinsa albo kogoś, kto wyglądał jak on, kiedy wychodził z budynku, gdy Curtis wciąż leżał na ojomie. Ktoś inny go widział? Jestem zmęczony, chyba wzrok mnie zawiódł.
Co jest grane? Co tu się dziś wydarzyło? Rozmawiałem z Kirklandem z jednostki opracowującej profile seryjnych morderców. Rollins spędził tam trochę czasu. Curtis był w FBI? Badania zachowań, ponoć był świetny. Wczuwanie się w rozumowanie psychopaty to trudne zadanie, jaka to sprawa? Słyszałeś o białym kruku zabójcy? Tak. Doszliśmy do wniosku, że to biały kruk postrzelił Rollinsa. Jim, nie spodziewałem się ciebie tutaj. Myślałem, że zabrałeś dzieciaki na trening. To było dawno temu. Jak Curtis? Chyba się wyliże. Jak się czuje jego żona? Radzi sobie. Będzie mogła go zobaczyć, jak tylko wyjaśnimy, co się stało. A co się stało? Biały kruk milczał przez kilka lat. Nagle w zeszłym miesiącu pojawiły się dwa ciała. Rollins i Biały Kruk byli tu razem. To nie był przypadek. Curtis chciał znać status swoich dawnych spraw. Jesteś pewien, że to ten sam morderca? Ofiary z rynsztoka, ta sama przyczyna śmierci. Zatrzymanie akcji serca, a po śmierci strzał w prawą skroń. Balistyka sprawdzała dwa razy naboje wyciągnięte z Rollinsa. 9 mm. Założę się, że są takie same jak te, które znaleziono u ofiar Białego Kruka. Może ten drań zginął, kiedy skoczył z mostu. Znaleźliście ciało? O tej porze roku prąd jest bardzo silny. Jak Rollinsowi udało się spotkać z tym wariatem? Tego nam nie powiedział. Jeszcze nie. Cierpi na selektywną formę amnezji. Mam nadzieję, że to chwilowe. Dla nas niewygodne. Zawiodłem Curtisa. Powinienem zaufać instynktowi. To nie twoja wina. Zatrzymaj się tutaj. Co jest? Mógłbym przysiąc tam. Curtis! Widziałeś go? Nie wiem, może. Gdzie on się podział? To nie mógł być Curtis. Nie ma mowy. Chodźmy. Jest tylko jeden sposób, żeby sprawdzić, czy nie zwariowałem. Jak to? Przysięgam, że widziałem go na ulicy niecałe pół godziny temu. Musiałeś się pomylić. Nie opuszczał tego pokoju. Masz taśmę? Tak. Gotowa? Tak. Zobaczmy. To taśma z ochrony szpitala. Do czego zmierzasz? Tutaj przyjechałem. A teraz zobaczcie. Zatrzymaj. To ujęcie z godziny 22:54. Wtedy Curtis leżał na ojomie. Sprawa 206132. Prowadzący Connor Doyle. Jesteśmy w Minnesocie, żeby wyjaśnić zjawisko, w którym bierze udział członek naszej organizacji. Spotkamy się z dyrektorem agencji w celu ustalenia dalszych działań. Dobrze, że jesteś. Rollins został postrzelony. Był w stanie śmierci klinicznej, ale już wraca do zdrowia. Ale bywa w dwóch miejscach naraz, najwyraźniej. Dopóki Kirkland i federalni tu są, przydzieliłem Donahue do twojego zespołu. A my? Możemy pomóc? Zajmiecie się inną sprawą, Doyle przejmie sprawę. Ale my byliśmy... Jesteście świadkami albo potencjalnymi świadkami. Jesteś zbyt zaangażowany. Rozumiem.